Panie Jezu Chrystem, uwielbiamy Cię, wywyższamy, błogosławimy Twojemu świętemu imieniu Jezus. Wyznajemy, że jesteś naszym Panem, Bogiem, Królem i Zbawicielem. Jezu, przed Tobą dzisiaj klękamy. Ciebie chcemy uwielbiać. Ciebie chcemy, Jezu, adorować. Ciebie wywyższać. I Panie Jezu, na początku tej adoracji chcemy przeprosić Ciebie za nasze grzechy, za nasze błędy, być może z czasu wakacji, za to, że nie mieliśmy czasu dla Ciebie. Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za wszelkie grzechy, zwłaszcza grzechy języka. Święty Paweł napisał kiedyś, że kto panuje nad językiem, jest człowiekiem doskonałym. Dlatego, Panie Jezu, przepraszamy za to, że tak wiele razy obraziliśmy Ciebie naszym słowem, że tyle razy mówiliśmy źle, czy o Kościele, o kapłanach, że źle mówiliśmy o drugim człowieku, którego Ty zbawiłeś, którego Ty odkupiłeś. Panie Jezu, przepraszamy Cię za wszelkie grzechy naszego języka. Przepraszamy Cię za nasze nieczyste spojrzenia, czyny. Jezu, bądź uwielbiony i wyższony. I prosimy Cię, Panie Jezu, abyś dzisiaj obmył nas swoją przenajdroższą krwią. Panie Jezu, uwielbiamy Twoje wielkie i nieskończone miłosierdzie. Jestem cały Twój, Twym ogniem płonę, jestem cały Twój. Jestem cały Twój. Jezu Chryste, dziękujemy Ci za to, że Ty nieustannie nam przypominasz tę prawdę, że jesteśmy Twoimi, że jesteśmy Twoimi umiłowanymi dziećmi, że Ty troszczysz się o każdego z nas, że włosy na naszych głowach są policzone. Jezu, bądź uwielbiony za to, bądź wywyższony. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty troszczysz się o życie każdego z nas. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu, za wszelkie cuda w naszym życiu. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu, za wszelkie łaski, jakie doświadczamy.
każdego dnia. Tobie Jezu chwała. Bądź za to uwielbiony i wywyższony. I prosimy, Panie Jezu, abyś dzisiaj w mocy swojego Ducha przechadzał się po tym Kościele, dotykał nas, uwalniał z mocy złych duchów, uzdrawiał z wszelkich chorób. Panie, przyjdź. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź Boże mocy, przyjdź Duchu Święty do spragnionych, przyjdź Duchu Święty do potrzebujących, przyjdź mimo drzwi zamkniętych, mimo słabej wiary, przyjdź Duchu Święty, zapraszamy Cię, Duchu miłości, Duchu mocy, stąp dzisiaj, stąp teraz w nasze serca, zapraszamy Cię Duchu Święty, wylewaj Duchu Święty swoją obecność, w tym świętym zgromadzeniu. Ty sam nas uwalniaj, uzdrawiaj, Ty sam nas wypielęgnuj. Lecz wszelkie rany naszych serc, spowodowane przez grzechy, przez niewierności, przez upadki, przyjdź, Panie Ożywicielu. Ciebie przyzywamy, Duchu Święty. Żywe się stało.
z Ewangelii według świętego Jana. Teraz zaś idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serca. Jednakże mówię wam prawdę, pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Przyjdź, Duchu Święty, przekonaj nasze serca o naszych małych nieprawościach. Przekonaj nas, Duchu Święty, o tym, co się Tobie w nas nie podoba. Pokazuj nam prawdę, nad czym mamy pracować w życiu. Przyjdź, Duchu Prawdy. Przyjdź, Duchu Wolności. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Objawienia. Pokaż nam to, nad czym mamy jeszcze popracować. To, z czego mamy się wyspowiadać. Stwarzaj nas na nowo dzisiaj, Duchu Święty. W prawdzie. Jesteś pełni mój.
Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorość, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Panie Jezu, prosimy, abyś nas oczyszczał. Nie abyś nas odcinał, ale abyś nas oczyścił z wszelkich grzechów, wszelkich ziemskich przywiązań. Oczyszczaj nasz język, nasz wzrok, nasze myśli i napełnij swoim Duchem Świętym, bo tylko dzięki Niemu możemy być tacy jak Ty. Tylko dzięki Duchowi Świętemu możemy być święci, prawdziwie święci. Dlatego prosimy Cię, Panie Jezu, daj nam Ducha mądrości, Ducha wolności. Napełnij nas dzisiaj obficie Duchem Świętym, aby ludzie, patrząc na nas, widzieli Ciebie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Panie Ożywicielu. Zapraszamy Cię, Duchu Święty, naszych słabości, naszych lęków, do tego, co wszystkiego, czego nie rozumiemy w naszym życiu. Kształtuj to wszystko na swoją modłę, Duchu Święty. Kształtuj nasze życie tak, jak Ty zaplanowałeś to nasze życie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Panie. Thank you.
uwielbiamy Cię, wywyższamy. Chcemy dzisiaj oddać Tobie wszystko to, co jest trudem naszego życia, z czym sobie nie radzimy. Oddajemy Tobie, Panie Jezu, wszystkie chore, trudne relacje w naszym życiu. Oddajemy Tobie, Panie Jezu, problemy w pracy. Oddajemy Tobie problemy z dziećmi, wnukami, jakiekolwiek to problemy by nie były. Oddajemy Tobie, Panie Jezu, problemy z naszym zdrowiem i zdrowiem najbliższych. Panie Jezu, bądź w tych wszystkich sprawach uwielbiony. Bądź w tych wszystkich sprawach najważniejszy. Tobie Jezu chwała. Bądź wywyższony, Jezu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że pochylasz się dzisiaj nad każdym z nas. Uwielbiamy Cię i wywyższamy. Jesteś naszym Panem, Bogiem, Zbawicielem. Ty jesteś wspaniały, Ty jesteś cudowny, Ty jesteś potężny. Uwielbiamy Twoją świętą obecność. Uwielbiamy, Panie, za Twoją chwałę. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty dajesz nam doświadczyć swojej bliskości. Ty, Panie, tak blisko jesteś nasz. Twoje Królestwo jest tak blisko nas. Bądź za to, Jezu, uwielbiony i wywyższony. I prosimy Cię, Panie, abyś objawiał się coraz bardziej i coraz mocniej w życiu każdego z nas. O to Cię, Panie, dzisiaj prosimy. I za to Cię już teraz, Jezu, uwielbiamy. Chwała Ci, Panie. Chrystus moim Panem jest, aleluja.
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. Panie Jezu, pokładamy w Tobie naszą nadzieję w każdej sprawie, którą nosimy w sercu. Pokładamy, Panie Jezu, Tobie nadzieję w naszych rodzinach, w pracy, w Kościele, Panie Jezu. Ty jesteś, Jezu, najważniejszy w każdej rzeczywistości naszego życia. Tobie, Panie Jezu, po raz kolejny raz chcemy dzisiaj oddać wszystko, co mamy, co posiadamy, kim jesteśmy. I prosimy Cię, Panie, abyś w mądrości Ducha Świętego prowadził nas przez życie. A teraz, Panie Jezu, prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo. Módlmy się. Boże, Ty nas odnawiasz przez Najświętszy Sakrament. Niech On napełni nasze serca słodyczą Twojej miłości i pomoże dążyć do niewypowiedzianych bogactw Twojego Królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Jesteś królem.